chyba sobie odpuszczę dzisiaj sadzenie tych śliwek, bo mam pewną koncepcję, ale muszę ją spokojnie przemyśleć. Wiadomo, że to jest na lata rozwiązanie i nie chciałbym też z czegoś spieprzyć. Także na dzisiaj odpuszczam. Wystarczy tego, co zrobiłem. Jest okej. No i co mamy po południe? Wreszcie coś udało się zrobić. Tego vloga się spiąłem, żeby też zrobić, chociaż już jestem dosyć zmęczony, bo byłem na treningu, teraz 13 km pękło i był deszcz. Pogoda się w ogóle zmieniła, jest całkiem inaczej niż było. Także z moim Mavisiem też już będzie pewnie słabo, ale już praktycznie o nim zapomniałem. Było, minęło i tyle. Teraz negocjuję tylko z DJI, na jakich warunkach kupię nowego. Oni proponują 30%, ja proponuję też 30%, ale z drugiej strony. Pewnie stanie na 50 na 50. To się jeszcze zobaczy. Ja mam dosyć mocne argumenty, oni nie mają specjalnie argumentów oprócz tego, że to jest chińska firma i równie dobrze mogą mi figę z makiem pokazać. No ale nie o tym. W każdym razie maraton coraz bliżej, 2 tygodnie mi zostały. Chciałem wystartować teraz w półmaratonie, ale jest taka pogoda, a nie inna. I dzisiaj zrobiłem po prostu mocny trening, zrobiłem dychę i uważam, że ta dycha to już jest całkiem fajny motyw. Nawet nie wiem, jaka była prędkość średnia, bo cały czas mi ten GPS przy tej pogodzie wariował, ale pewnie było z 4:30 na 4 minuty 30 na kilometr. Jakbym utrzymał 4:55 w maratonie, to byłoby całkiem nieźle i byłbym bardzo zadowolony, bo to byłby wynik w granicach 3:25. Ja nie wiem, czy jestem w stanie takie tempo utrzymać przez 42 km. Maraton jest fantastycznie zrealizowany w tym roku. Jest to 40. edycja maratonu warszawskiego. Wracają do klasyki, także nie będzie dużych nagród dla Kenijczyków. Będą nagrody dla Polaków. Będzie właśnie kultywowanie tradycji. Będzie trochę takiego powrotu do tradycji. I to mi się bardzo podoba w maratonie warszawskim. Startuje tam nieprzerwanie od 2.13, czyli 13, 14, 15, 16, 17 i teraz będzie kolejna edycja. Bardzo lubię biegać po Warszawie, dlatego że jest zupełnie inna perspektywa. Tak jak lubię latać dronami ze względu na zmianę perspektywy, tak lubię biegać bardzo po Warszawie i poszczególne dzielnice. W tym roku trasa prowadzi m.in. przez Ogród Zoologiczny, przez Nowy Świat, krakowskie przedmieście, w okolicach stadionu też. Prowadzi przez Łazienki Królewskie, także jest szereg fantastycznych miejsc, które uwielbiam. Ja postaram się mocniej pobiec, nie wiem, czy dam radę to 3:25 wykręcić, takie są moje założenia, ale no, to dopiero zobaczymy na miejscu. Tutaj jednak po górkach biegam i jest inaczej tu, inaczej zupełnie jest w dniu maratonu, a inaczej jeszcze jest po 35 km, kiedy zaczyna się prawdziwa maratońska zabawa. Wtedy jest tak, że człowiek już nie ma totalnie siły, a zostaje jeszcze 7 km do mety i biegnie się całym sercem i biegnie się praktycznie tylko wolą walki. I widać wtedy, kto naprawdę ma tą wolę walki, to serce, a kto nie ma i akurat też nie ma dnia, to już idzie na tych ostatnich kilometrach. Dlatego nie sztuką jest szybko zacząć, sztuką jest szybko skończyć. W dobrym tempie, w dobrej dyspozycji, z rekordem życiowym. Ja najbliżej byłem w Warszawie rekordu życiowego na Orlenie w zeszłym roku. Miałem 3:31, a rekord mam z Krakowa 3:28. I na Orlenie biegło się świetnie, naprawdę byłem mocny i dobrze przygotowany, ale w drodze powrotnej już po zawrotce na południu w okolicach Ursynowa czy Kabatów bardzo mocno wiatr wiał. Taki był wiatr, że mnie stawiał praktycznie, że mnie zatrzymywał i brakło mi tych 3 minut. No ale to się zdarza. I wiele maratonów. Już zrobiłem 27 maratonów mniej więcej. Tak według moich szacunków, dlatego że część maratonów było takich na przykład w Ironmanie albo jeden zrobiłem sam też maraton, więc trudno mi to jest liczyć. Też nie wiem, jak liczyć ultramaratony, czy do tego zaliczać, czy nie. Ale to nie ma znaczenia. W każdym razie maratonów ulicznych mam około 26-27 na koncie i jeżeli biec, to w stolicy. Widać te inwestycje i nie ma wtedy korków. Widać w ogóle Warszawę z innej perspektywy. Jest bieg też na piątkę, także ktoś, kto nie ma takiej formy, czy nie zbudował takiej wydolności na
42 km, może spróbować swojej formy na piątkę. W tym roku ten maraton jest dla mnie też wyjątkowy, bo po raz pierwszy startuję z ramienia organizacji charytatywnej. Reprezentuję fundację Non Iron, która wspiera dzieci poprzez wychowanie w sporcie. I to jest też fajne i to mnie zainspirowało do tego, żeby mocno ćwiczyć, żeby dać z siebie ile mogę. I też zebrałem na swoim koncie 419 zł do tej pory na rzecz tej fundacji. Także jeżeli ktoś mnie ogląda z darczyńców, to pozdrawiam na pewno Wojtka, pozdrawiam Kate i Agnieszkę z tych osób, które z nami, które wiem, że wsparły właśnie tą akcję charytatywną. Ważne, żeby mieć zdrowie i ważne, żeby mieć dobre chęci i siłę przede wszystkim. Jak człowiek jest młody, nie docenia jeszcze tej wartości, którą jest siła. A czasami jest tak, że siła do działania, ta motywacja i wewnętrzna taka moc. I czasami jest tak, że młodzi ludzie są pozbawieni tej siły, a starzy ludzie czasami mają jej aż zanadto. Spotykałem i takich. Dlatego lubię jeździć w takie miejsca jak na przykład właśnie UTMB na Chamonix, żeby nie dlatego, żeby tam być dla szpanu czy dla fajnych, kolorowych ciuchów, ale żeby spotykać takich ludzi, którzy mnie później inspirują na cały rok. To jest naprawdę jedna z genialniejszych rzeczy. Także maraton też wyzwala we mnie w takie emocje i taką motywację, że nie ma specjalnie takich sytuacji na co dzień. Rzadko się zdarzają. Oczywiście człowiek ma jakieś przełomy w życiu, duże zmiany, prawda? Czy na przykład narodziny dziecka. I to jest taki ładunek emocjonalny też podczas, na mecie maratonu. Myślę, że na pewno. I bardzo się cieszę, że jadę na ten maraton. Będę w takiej wersji prawdopodobnie jak lubię, czyli będę spał na sali gimnastycznej, bo jest taki nocleg. Zarezerwowałem sobie 3 miejsca. Jak ma być przygoda, to ma być pełna przygoda. Żaden hotel i tak dalej, tylko sala gimnastyczna. Maraton na pełnym gazie i tak to wygląda. No i w sumie tyle. Ja się cieszę, że to wszystko się dzieje wokół mnie i podchodzę ze spokojem. Jeszcze jedną rzecz chciałem też poruszyć. To zaginięcie Mavica myślę, że też było symboliczne i też pokazało mi jedną ważną sprawę. Jak zgubiłem tego Mavica i dotarło do mnie to, że go nie znajdę, to pomyślałem sobie, że powinienem go jak najszybciej odrobić. A najszybciej mogę odrobić w ten sposób, że do listopada chcę zrobić 3 szkolenia. Ja już mówiłem o tym. Chcę zrobić 3 szkolenia online i one wszystkie będą po angielsku. I ta motywacja do odrobienia właśnie, do odpracowania Mavica pozwoliła mi na to, żeby przełamać w sobie ten opór przed nagrywaniem po angielsku i nagrywaniem szkoleń po angielsku. W tej chwili mam właśnie jedno szkolenie już na ukończeniu. Jeszcze mi brakuje jakieś 3 dni, może 4, żeby je ukończyć. W przyszłym tygodniu będzie na pewno koniec. I to jest szkolenie właśnie z Mavica Air. Wykorzystałem wszystkie swoje materiały, które miałem ponagrywane na dyskach i wykorzystałem wszystkie wiadomości, którymi dysponuję i zrobię 2,5 do 3 godzin szkolenia na temat Mavica Air po angielsku, dlatego że widzę w tym największy potencjał, jeżeli chodzi o długoterminową perspektywę. Wiem, że to mi przyniesie na pewno nie jednego Mavica, ale na przykład w skali roku 4. Także na pewno warto i na pewno warto robić szkolenie, na pewno warto dzielić się wiedzą. Miałem przerwane nagranie, skończyła się karta. W każdym razie, wracając do meritum sprawy, warto jest robić, warto się dzielić wiedzą, warto coś umieć i trzeba się nauczyć jeszcze tą wiedzę sprzedawać, bo wiele osób poznaje naprawdę bardzo zdolnych w swoim życiu, którzy średnio dzielą się i średnio wykorzystują swoje możliwości. A prawdziwą sztuką jest to, żeby wykorzystać. I kolejnym przełomem było dla mnie to, jak zobaczyłem właśnie, już chyba o tym wspominałem, jak Kasia z Mokły, na pewno też bardzo dobra dziewczyna, ona jest grafikiem i ona ma 26 szkoleń, 64 tysiące studentów. I do dzieła, i naprzód. Jak zobaczyłem właśnie te dwie rzeczy, jak sobie to uświadomiłem, to nie mam żadnych oporów i jadę z koksem. Chciałbym zrobić średnio jedno szkolenie miesięcznie. Jeżeli to mi się uda, to na koniec przyszłego roku powinienem sobie latać
nie tylko Maviciem 2, ale i Inspire'em 2. Czego sobie i Wam życzę. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszego vloga. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.